Wyspa Robinsona. Uwielbiam morze. Piękne wakacje. Jaką łódź pożyczył ci przyjaciel? Nie pamiętam. Musi być gdzieś tutaj. Piękna. Właśnie ta. Wchodzimy na pokład. Porwane żagle. Nie podoba mi się. Dziwne. Kto zniszczył żagle? Pokład jest podziurawiony. Moja łódź tonie. Wracamy do domu. Nie ma mowy. Przyjechaliśmy, żeby pożeglować. Co robić? Żagle są zniszczone. Nie martw się o to. Pomyślcie o naszej ofercie. Wykonujemy zlecenia błyskawicznie. Naprawią żagle. Patrzcie na znak. Może to banda Dronio. Bez wątpienia. Proszę zreperować mi łódź. Najpierw moją. Zreperujemy wszystkie. Jesteśmy do dyspozycji. Zapłacę podwójnie. Nie liczę się z kosztami. Zarobimy niezłą forsę. Podwyższy pani nam pensję? No dobrze. Oto pojazd, dzięki któremu pobijemy Yattaman. Brawo, Bojaki. Teraz czekamy na instrukcję. Ten krab nadałby się na sos. Chodź tu. Ugryzł mnie w nos. Chciałeś zrobić ze swojego pana sos? Pan Dokurobei. Na kolana. Jedźcie na Morza Południowe. Odnajdźcie człowieka, który nazywa się Robinson Crusoe. On ma kamień do kuro. Żądam sukcesu. Mam dość porażek. A wy, moich kar. Wyruszamy natychmiast. Wracajcie jako zwycięzcy. Nie ufam pana informacjom, są nietrafne. A my obrywamy. Nie mędrkować. Nie zrzędź. Macie atrakcyjną szefową. Jaki pojazd weźmie udział? Komputer przeanalizuje dane, a robot wybierze pojazd.
Jeśli wypadnie jeden lub dwa, Jatta pies weźmie udział. Jeśli trójka lub czwórka, Jatta pelikan. A piątka lub szóstka, to Jatta ryba. Wylosowano Jatta psa. Jatta pies. Andiamo. Dzika wyspa, ale bardzo ładna. Nie jesteśmy sami. Czyja to łódka? Mam hipotezę, to łódka Jatta mam. Skąd wiedzieliby, że tu jesteśmy? Nie zabijajcie mnie. Mów, jeśli chcesz żyć. Jesteś człowiekiem Robinsona. Nie, nazywam się Sandy. Nareszcie. Mogę cię zamienić na skarby Robinsona. Oszczędźcie mnie. Jesteś posłuszny? Jestem bardzo grzeczny. Słyszeliście? Ale co? Wśród skarbów jest nasz kamień. Moja w tym głowa. Użyję rakiet jaj. Co się stało? Uwolnij chłopca. Dronio ci rozkazuje. Ani mi się śni. Do ataku. Pokaż im, na co nas stać. Dziwne zwierzę, wygląda jak ryba. Idź precz. Zwycięstwo. Uratowaliście mi życie. Jestem waszym dłużnikiem. To nie było nic trudnego. Chcesz zwiedzić nasz pojazd? Wchodzi się tędy? Tak, spróbuj. Nie poddam się. Musimy znaleźć Robinsona przed bandą. Gazu! Dziękuję za wszystko. Jesteście dobrzy. Co powiesz o skarbach Robinsona? Znajdują się pod chatą. Ludzie z sąsiedniej wsi wciąż napadają na nas. Kłopoty skończyłyby się, gdyby Robinson nie był skąpy. Po co skarb na prawie bezludnej wyspie? Nie darzysz szefa sympatią? Nasza łódź już dawno się rozbiła. A on zawsze rozkazywał. Musiałem pracować dzień i noc. Do roboty. Musimy przeżyć na tej wyspie. Nie sądziłam, że jest taki srogi. Zabierzcie mnie stąd. W zamian dasz skarby Robinsona. Mam już opracowany pewien plan. Nie zostawimy złamanego grosza. Oto chata Robinsona. Kim jesteście? To nasi goście. Uratowali mi życie. Z pewnością fantazjujesz. Uratowali mnie z rąk złych ludzi.
Przykro mi, że chłopak narobił kłopotów. Dziękuję. Chwileczkę. To ma być podziękowanie? Chciałem was poczęstować świeżym chlebem, który upiekłem. Nie chcemy chleba. Oddaj kamień do Kuro. Zostałeś sam. Ja też jestem po ich stronie. Co ty gadasz? Przyjechaliśmy, by zabrać skarby. Nie mam skarbu. Rzućcie broń. Proszę nie strzelać. Robinsonie, rzuć strzelbę. Panie Robinson, proszę go posłuchać. Zrób to dla Sandiego. I co, Robinsonie? Szybciej. Szybciej nie mogę. Dojeżdżamy. Bardzo mi przykro, że cię zdradziłem. Myliłem się, wybacz. Istniał powód mojej srogości. Musiałem cię nauczyć przeżyć. Nie robiłem tego z lenistwa. Wybacz. Co za rzewna historia. Wzruszające. Gdzie kamień do Kuro? Uwierzcie, mój skarb jest niewiele wart. Tamci też nie chcą wierzyć. Nie mam nic cennego. Nas interesuje kamień do Kuro, znajdujący się pod chatą. Niczego nie znalazłem. Gdzie jest skarb? Pierwszy raz uwalniasz kogoś? Brawo, bojaki! Panie Robinson, proszę wskazać skrytkę. Daj mu nauczkę. Odpocznij, nasza kolej. Burzy chatę. Kamień jest pod chatą. Mam dziwne przeczucie. Nadszedł wasz koniec. Zło nie zwycięży, póki istnieją Yataman. Nie dacie nam spokoju? Dosyć tego. Wszystko w porządku? Skarb nie ucierpiał. Kamień do Kuro. Kamień naszych marzeń. To miska, którą zrobiłem. Mówiłem, że skarb jest dla was bezwartościowy. Zwykła miska. Znowu się nie udało. Wracajmy. Co ty wygadujesz? Tym razem zwyciężymy. Zrób coś. Za wiele pani żąda. Ratunku! Zatrzymaj się. Maszyny nie czują gorąca. Ogień doszedł do silnika. Coś dla ciebie, Yata psie. Nie mogę się zatrzymać.
Niemożliwe. Łap, jata psie! Czuję się trochę lepiej. Nie mogę się ruszać bez pomocy piesków. Ja pomyślę o tym. Zaatakują samodzielnie. Oby bateria wytrzymała. Działajcie! Zobaczymy, kto będzie górą. Nie mogą pokonać żółwia. Wspaniale. Zawstydzę się. Co to? Nie wiem. Powstrzymaj się. Czułem, że się nie uda. To nic nowego. Zwyciężyliśmy. Jata, jata, jata me! Jata pies. Znowu mieliśmy błędne informacje. Źle poszło nie z naszej winy. Co z tą rybą? Woda jest gorąca. Witajcie. Nadeszła pora kary. Pan dał złe wytyczne. Daliście się przechytrzyć. Zasługujecie na karę. Drogie wielbicielki, nie wytrzymam. Pomyliłem się. Wybacz mi. Już nie będę narzekał. Nie chcesz stąd wyjechać? Wolę zostać. Razem z tobą. Jesteś dzielnym towarzyszem. W zachodzącym słońcu jattamani odjeżdżają, niosąc w sercach nadzieję na lepszy świat. Wiele szczęścia! Jattamani.